Ukraina otrzymała nowe systemy obrony przeciwrakietowej. Dzięki nim, jak mówił prezydent kraju, znacznie poprawiła się skuteczność obrony przed atakami z powietrza. Obwód Doniecki jest dziś epicentrum działań wojsk Putina. 3 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy. Ponadto na terenach wyzwolonych spod okupacji znaleziono ciała kolejnych 4 cywilów. Poinformował szef władz regionalnych Paweł Kryłenko. Okupanci uderzyli także w 50 ukraińskich miast i miejscowości, m.in. w Donbasie, Zaporożu, obwodzie chersońskim i Dniepropietrowskim. Na froncie nasze siły są w stanie aktywnej obrony. W niektórych rejonach na wschodzie i południu stopniowo odpieramy wroga. Krok po kroku posuwamy się do przodu. Jest to także możliwe dzięki wsparciu, jakiego udzielają Ukrainie inne państwa. O nim zapewniają m.in. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę w wielu dziedzinach, niezależnie od tego, czy jest to pomoc w zakresie bezpieczeństwa, pomoc gospodarcza, czy pomoc w zakresie praw człowieka. Tymczasem mieszkańcy kraju szykują się na ostrą zimę. Mieszkamy w piwnicy. Jeśli chodzi o wodę, wodę czasami przywozi tu wóz strażacki lub też czasami czerpiemy wodę ze studni obok domu modlitwy. Kijów obawia się, że w wyniku rosyjskich działań dojdzie do długotrwałych wyłączeń wody i prądu, a co za tym idzie, także ogrzewania.